Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej, ze studia telewizji Trwam w Chicago. Wita Państwa i pozdrawia z Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś mamy możliwość i radość, tak bym powiedział, gościć w studio pana Rafała Frąckiewicza, który jest sędzią Trybunału Kościelnego tutaj w Archidiecezji Chicago. Witam serdecznie, panie Rafale. Cześć Boże. Witam Cześć Boże. Panie Rafale, skończył się rok miłosierdzia, ale wiemy i ojciec święty Franciszek to kilka tygodni temu y, mocno jakoś podkreślił, że miłosierdzie Boże się nie kończy. A myślę, że kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju sprawami, które są w Trybunale Kościelnym rozpatrywane, to ten aspekt miłości Boga do człowieka i miłosierdzia jak najbardziej trzeba zauważyć. Jak najbardziej dobrze właśnie, Ojciec, zauważył, że to jest więcej coś niż takie miłosierdzie na papierze, że tylko jest od pewnego momentu do pewnego momentu ten rok miłosierdzia i później drzwi są zamykane już nie ma tego miłosierdzia, bynajmniej. Ja sądzę, że warto podkreślać, że sąd biskupi, sąd kościelny, przynajmniej ja bardzo lubię sformułowanie Trybunał, bo bardzo mi się kojarzy z Trybunałem Miłosierdzia, o którym Jezus do siostry Faustyny mówił. Także ja używam nawet tego sformułowania Trybunał i sądzę, że warto podkreślać to, że nie tylko, że jest szansa, ale, ale wręcz Powinno się do tego Trybunału Miłosierdzia cały czas zwracać, szczególnie w tych trudnych, bolesnych sprawach, jeśli chodzi o, o nieudane małżeństwa, bo y, ja sądzę, że to jest taki trochę proces y, leczenia duszy. Y, Bynajmniej nie za każdym razem i nie y, tak łatwo jakoś się rozdaje te stwierdzenia nieważności. Co więcej, nawet prawo zakłada, że, że każde małżeństwo jest zawarte ważnie. Natomiast y, to miłosierdzie jest oparte na prawdzie za każdym razem, to znaczy jeśli w trakcie procesu okaże się, że prawda jest, wskazuje na to, że małżeństwo było zawarte nieważnie, no to moim moralnym obowiązkiem jako sędziego jest wydać wyrok, który stwierdza tą właśnie nieważność. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do, do sądu, do Trybunału i, i tylko dlatego, że ten proces się zacznie, to to stwierdzenie ważności będzie przyznane bo de facto to jest, jak ja też to nazywam, proces o zbadanie ważności małżeństwa, bardziej niż o stwierdzenie ważności. Bo to by sugerowało, że no tak jakby zakładamy, że tylko dlatego, że ktoś zwraca się do sądu, już to, to otrzyma. To nie jest taka administracja, to jest rzeczywiście rzetelny i czasem długi proces i na pewno trudny dla ludzi, ale ja zawsze podkreślam, że to jest ten proces miłosierdzia, że tam no, w tej osobie sędziego czy sędziów jest jednak Pan Jezus. I on patrzy zawsze naprawdę, i według tego, co będzie stwierdzone w tym procesie, tak też będzie Jezus wyrokował. No właśnie, i tutaj można też takiego obrazu i porównania użyć. W momencie, kiedy człowiek przychodzi do kratek konfesjonału jest oczywiście tym, który siebie oskarża, a więc staje w prawdzie. No, nieraz się y, mogą zdarzyć takie sytuacje, że ktoś wszystkiego nie powie, albo wydaje mu się, że jeżeli na przykład żyje z osobą bez ślubu kościelnego, czyli w związku nieformalnym, cywilnym, a więc tak jak małżonkowie, no i uzasadnienie jest takie, no przecież my się kochamy. No dobrze, chociażbyś księdzu nie powiedział, nie dopowiedział tego, yy, powiedzmy, tego grzechu nie wyznał, ksiądz wypowie rozgrzeszenie, ale Pan Bóg tego grzechu nie odpuści, bo przecież ty oszukujesz siebie, czy oszuk chcesz oszukać Pana Boga? No księdza może się udać, tak, inne osoby może jakoś się yy, da okłamać, no ale Siebie człowiek nie okłami, a tym bardziej Pana Boga. Tak samo i tutaj. Jeżeli przychodzi się z konkretną sprawą, trzeba właśnie stanąć w prawdzie i nie to, że aha, coś tam powiem, nie dopowiem, udało się. No nie, nie tak, bo jeszcze nad nami jest Jezus jako ten sędzia, ale Bóg miłosierny. Celem tego procesu nie jest otrzymanie papierka, ile jest bardziej pojednanie się z Bogiem, przede wszystkim osobiście, wyjaśnienie tego, co się zdarzyło być może kilka, kilkanaście lat wcześniej, ale przede wszystkim powrót chyba do sakramentów. Więc w pewnym sensie wydaje mi się nieuzasadnione, jeśli ktoś no, wytwarza historię, że tak się wyrażę, y, później otrzymuje to stwierdzenie ważności, wiedząc, że to nie do końca jest prawdą i y, y w takim stanie ducha idzie, idzie do komunii, to, to przecież nie ma sensu. Także to jest też bardzo dobre porównanie, które ojciec zrobił ze spowiedzią, że to jest takie no, trochę stawanie w prawdzie czasem bardzo bolesnej. Często ludzie, którzy zwracają się do sądu, tutaj do nas, do Trybunału, ze mną jak rozmawiają, mówią, że to jest bardzo trudne rozpocząć, bo to bardzo boli, ja nie chcę tych starych ran odgrzebywać, i, i, bo to nadal boli. Natomiast to jest dokładnie tak, jak ze chyba, że no, no czasem trzeba, bo albo będziemy udawać, że wszystko jest okej okay, i czasem właśnie siebie tak jakby odseparowujemy od, od, od Boga, od Kościoła, od sakramentów przede wszystkim, a to jest nieoceniona wartość w komunii i Eucharystii. Także ja zawsze podkreślam, że warto i trzeba wręcz rozpocząć proces. I często ludzie pytają, co mogę zrobić, żeby ten proces albo trwał szybciej, albo przede wszystkim, żebym to stwierdzenie ważności małżeństwa otrzymał czy otrzymała. Ja mówię, proszę się modlić. To jest najważniejsze, bo Pan Bóg poprowadzi. Bo to tak jakby pod, pod tą powierzchnią tych rzeczy, takich bardzo prawnych, proceduralnych, składania zeznań, świadków itd. Kryje się po prostu duch święty, który on tam działa w sercu, i tak jakby ludzie często są w cudzysłowie, oczywiście zmuszeni do tego, żeby usiąść, pomyśleć nad swoim życiem i, i zastanowić się, dlaczego byłam lub byłem taki, a nie inny wtedy i dlaczego to moje, może moje małżeństwo nie wyszło. To nie, nie jest tak absolutnie, że Kościół cieszy się, że małżeństwo, yy, które było na przykład nieudane, się rozpadło, skończyło się rozwodem i teraz mnie to rozdamy, tylko te stwierdzenie ważności. Wręcz przeciwnie, Kościół chce yy, uleczenia tego miłosierdzia. I, I często ludzie mówią, no ale jak można parę mieć małżeństw w kościele? To też nie o to chodzi, żeby to było dużo małżeństw i że za każdym razem kościół takie, takie stwierdzenie ważności rozdaje. Kościół chce, żeby ludzie byli przygotowani i naprawdę wiedzieli, czym jest małżeństwo. Że to nie jest coś łatwego, ale to jest coś błogosławionego, to jest sakrament. Ja jestem sam w małżeństwie, ja wiem, to jest ciężka praca, ale to jest bardzo no, cenne, co się przeżywa i z żoną i samemu, i to cały czas jest ten Bóg. Jak ja to często mówię, że to jest jedyny trójkąt dopuszczalny przez Kościół, czyli ja, moja żona i, i Pan Jezus, Pan Bóg. I wtedy to działa. Także do czego zmierzam? Kościół chce, żeby za każdym razem, nawet po tym pierwszym nieudanym małżeństwie, za każdym razem, żeby osoba, która być może w kolejny związek w Kościele będzie już teraz wstępować, żeby naprawdę wiedziała, czym to jest, jak to jest trudne czasem, ale też jak to jest wartościowe. I wszystko można naprawdę z Panem Bogiem osiągnąć. Jak to jest małżeństwo, które jest ciężkie, m, trudne, a osoba druga jest, nie wiem, ma jakieś uzależnienie, jest, no, no, ma jakieś problemy, to Kościół bynajmniej nie mówi, że to trzeba porzucać. Wręcz przeciwnie, trzeba pracować, ale to jest cały czas współpraca z Bogiem. Także sądzę, że do tego też zmierza sam proces. A swego czasu, kiedy. Zakończył się kongres rodzin w Rzymie, kiedy Ojciec Święty przygotowywał dokument Amoris No wiele było różnych komentarzy, że, no i bardzo powierzchownych skądinąd, że teraz będzie łatwiej ten proces o stwierdzenie nieważności, odbyć i tak dalej. No ale rok minął, a widzimy, że, że to nie jest tak, że pewne, y, powiedzmy, przypomnijmy jeszcze, udogodnienia czy, czy uproszczenie procedur nastąpiło, ale to co trzeba uczynić, to sąd kościelny, Trybunał Kościelny czyni. Tak, do, dokładnie w ten sposób, jak ojciec powiedział. To jest tak, że Ojciec Święty chciał, żeby po pierwsze dostępność tego procesu była łatwiejsza, a dwa, żeby proces sam w sobie był sprawniejszy. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że tak jakby Ojciec Święty naciska na to, żeby więcej rozdawać, nazwijmy to, czy stwierdzać, powinienem powiedzieć, stwierdzenie ważności małżeństwa. Także to chodzi bardziej o proceduralne bardziej sprawy i uproszczenie tego niż tak jakby automatyczne przydzielanie, czy stwierdzanie tych nieważności. I generalnie chyba. To jest ten, ten, ten główny cel, który Ojciec Święty próbuje teraz promować, że to jest ten kościół otwarty, bynajmniej nie jakiś taki no, naiwny, że rozdajemy wszystko tylko dlatego, że ktoś o to prosi, bo to jest nadal rzetelny proces i są mnóstwo jest tych rzeczy, które właśnie to nowe ustawodawstwo, e, które papież wprowadził właśnie m, rok temu, które ułatwia, szczególnie tutaj na, na, na emigracji poza Polską, dla nas Polaków, e, to są tak zwane sprawy kompetencji, czyli że sąd w Chicago, czy generalnie nawet w całych Stanach, może przyjąć taką sprawę do, do procesu. Natomiast wcześniej było to niemożliwe, bo na przykład druga strona mieszkała w Polsce albo małżeństwo było w Polsce i wtedy już były trudności takie proceduralne, które teraz nie ma. Też kwestia, którą dla nas przynajmniej mi się wydaje jest wygodna, znowu kwestia bardziej proceduralna niż, niż ułatwiająca otrzymanie samego stwierdzenia ważności. to jest na przykład tak zwana wcześniejsza automatyczna apelacja, gdy Wyrok skończył się, znaczy skończył się cały proces, i wyrok stwierdzał nieważność małżeństwa. Musiała nastąpić tak zwana automatyczna apelacja w ramach tej zasady, która przyświeca Kościołowi, że, że każde małżeństwo jest ważne. To było takie dodatkowe sprawdzenie, czy rzeczywiście wyrok tej pierwszej instancji, tego pierwszego sądu był właściwy. Teraz już tego nie ma. Nie ma automatycznej apelacji. Jest nadal apelacja jako taka, jeśli któraś strona czuje się pokrzywdzona i wierzy bardzo święcie, że to jest ważne małżeństwo. Nadal jest prawo do apelacji, natomiast nie ma tej automatycznej apelacji, która czasem wydłużała jakby całość tego procesu o no parę miesięcy, czasem nawet może rok, dwa. Także sądzę, że prawo jest, jest no dobrze przemyślane, żeby tak jakby ludziom ułatwiać pojednanie się z Bogiem, natomiast to nie jest ułatwienie w sensie takim, że będzie łatwiej otrzymać, bo to jest nadal ta sama zasada, że Kościół wierzy, że każde małżeństwo jest ważne i trzeba udowodnić inaczej. I tak jak wspominamy, to jest cały czas zasada prawa o tej prawdzie, że, że to, co będzie udowodnione, wyjawione w czasie procesu, na tej podstawie jest przyznawane, bądź nie, nieważność małżeństwa. Teraz też słyszy się takie opinie, mo, można powiedzieć swoistego rodzaju żale. No miało być szybciej, miało być prościej, a tyle to trwa. No ale myślę, nie chodzi mi tu o podawanie jakichś, powiedzmy, liczb, ile jest tych podań, tych spraw. Nie, może być więcej w danej diecezji, w innej mniejszej, może mniej. No ale to rozpatrują, sędziowie, a więc odpowiednio przygotowani ludzie, no a y, tych chyba za dużo nie ma. No właśnie, nie ma aż za dużo i, i paradoksalnie y, to nie jest jakiś duży, ogromny wzrost, ale ja widzę tutaj, będąc sędzią do zdecydowanie y, polskich spraw bardziej, y, że jest y, no więcej tych spraw właśnie, które napływało przez ten ostatni rok. Y, nawet sprawy, które osoby są w Polsce, a rozpoczynają tutaj, bo na przykład tutaj jest większość świadków. Także to jest rzeczywiście udogodnienie, które wprowadził papież przez to nowe prawo i jest więcej spraw, natomiast no, sędziów nie przybywa. Ja jestem jednym z nielicznych sędziów świeckich tutaj u nas w Chicago. Zdecydowane większość to są jednak osoby duchowne, albo księże, albo, albo siostry zakonne. Także no, więcej spraw, a mniej, albo tyle samo sędziów. Także to paradoksalnie jest więcej spraw, które teraz naprawdę zajmują dłużej, dlatego że jest ich po prostu więcej, a sędziów nie przybywa. Także. To tak jak ojciec mówi, może być swego rodzaju dysproporcja, że niby jest nowe prawo, które promuje to, te, te łatwiejsze przeprowadzenie procesu, natomiast on nadal trwa dosyć długo. To oczywiście nie jest przeciągane latami, natomiast no, czasem nie da się przerobić tego szybciej, bo jest duża liczba tych spraw. No tak, ale wracając do tego, co wcześniej Pan powiedział, jest to okazja do tego, aby może bardziej jeszcze na modlitwie i Ducha Świętego prosić i Jezusa Miłosiernego o to, żeby z całego tego procesu, aczkolwiek bolesnego, wyszło swoiste dobro, żeby człowiek coś zrozumiał, żeby może to następne małżeństwo, o którym myśli, związanie się z inną osobą, którą rzeczywiście pokocha i tam prawdziwa miłość będzie, o której święty Paweł chociażby mówi, która nigdy nie ustanie, i nie przeminie, żeby już było poprzedzone tym takim duchowym przygotowaniem. To jest trafna uwaga, bo, bo często właśnie ludzie dzwonią już będąc w kolejnym związku. Albo cywilnym, albo w związku, tak na razie nieformalnym, ale tak jakby oczekują na, na tą datę y, ślubu. No i my oczywiście zawsze podkreślamy, że proszę niczego nie, mm, nie zakładać, że to będzie z taką a taką datą skończone, ale jest rzeczywiście takie parcie do tego, żeby to przyspieszyć, bo, bo ja już chcę być w, mieć żonę, bo już chcę mieć dzieci, bo już chcę mieć męża itd. Tak Także to, to jest na pewno no, trudne, ale ja dokładnie w tym momencie mówię, że, że tak jak ojciec wspomniał, może to jest czas, żeby pani czy pan m, jakoś inaczej e, zorganizowała sobie czas wokół Boga. Niech ten związek taki by właśnie dorasta i dojrzewa. E, proszę, nie wiem, bardziej się poznawać, bardziej się modlić o, o to nowe małżeństwo, bo jeśli to ma być, to pierwsze, jeśli to pierwsze było zawarte nieważnie i jeśli to drugie ma rzeczywiście zaistnieć, to pan był to pobłogosławi. Także proszę też ten czas tak jakby nie, nie tracić na, na, na czekanie, troszkę takie może bezcelowe, ale jednak jakoś wykorzystywać to bardzo tak produktywnie, że no, proszę się zaangażować w jakąś relację z Bogiem i to Pan Bóg naprawdę będzie tworzył wtedy taką atmosferę właśnie duchową w całym tym procesie, bo to nie jest tylko, nie możemy zapominać, że to jest coś więcej niż tylko tak jak wspominaliśmy te papierki, ten proces, jakiś gdzieś tam daleko, jakiś sędzia, który jest surowy, ale to jest no, za tym wszystkim jest Kościół i Bóg przede wszystkim. Ten dobry, mądry, sprawiedliwy i rzetelny, który wszystko bazuje na, na, na prawdzie. Natomiast to jest dobry, dobry Bóg, miłosierny, który chce dobra ludzi, duchowego no i, i takiego szczęścia, nawet ludz, po ludzku rzecz biorąc szczęścia, ale mm, nie, nie tylko tego naszego. Co, coś więcej jest tak naprawdę wchodzi w grę. Panie Rafale, a czy y, są znane, czy, czy są możliwe takie przypadki, że no, ktoś składał sprawę w Trybunale Kościelnym, no, otrzymał odpowiedź, że niestety Twoje małżeństwo było ważne, no ale on dalej jakoś żyje w tym przekonaniu, że chyba nie, że y, coś tam jednak mogło być, y, co, decy... co mogło sprawić, że jednak było nieważnie zawarte. Czy może jeszcze raz do tej sprawy wrócić po iluś tam latach? Można, jak najbardziej, ponieważ tak naprawdę chodzi nam o bardziej o małżeństwo, niż o konkretny tytuł nieważności. Często jest tak, że no, tak jakby sąd stara, przynajmniej ja staram się być bardzo rzetelny i dokładny i staram się zbadać całość tego małżeństwa. Natomiast rzeczywiście z tak punktu widzenia proceduralnego to są konkretne tytuły możliwej nieważności i jeśli ten tytuł na przykład nie jest udowodniony, i wyrok skończy się, decyzja będzie taka, że to jednak nie jest stwierdzone, nieważne, to po pierwsze jest sprawa apelacji, jeśli strona się nie zgadza z tą decyzją, natomiast można, jeśli są jakieś inne możliwości, inne tytuły, zacząć nowy proces z innego, z innego tytułu, tak jakby zacząć no, patrzeć na to małżeństwo tak jakby inaczej. To jest nadal to samo małżeństwo, te same osoby, no ale jak wiemy, no, źródeł ewentualnej nieważ nieważności, może być więcej niż tylko jedno. Także to nie jest tak, jakby od razu zamknięta droga, ale jednocześnie to też jest moim zdaniem troszkę kwestia no, pokory, że jeżeli ktoś naprawdę oddaje to w Boże ręce i, i wierzy w to, że tam w tym sądzie są ludzie kompetentni, to no, wyrok, który stwierdza, że jednak małżeństwo było zawarte ważnie, no to jednak jest jakiś autorytet kościoła. Także oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii i ja tego nigdy nie neguję. I wręcz zachęcam ludzi, którzy są na przykład niezadowoleni z wyroku, mojego własnego wyroku, że tak proszę apelować. Jeśli Pan lub Pani się nie zgadza z wyrokiem, to jest takie prawo i proszę to zrobić. I wyższa instancja bądź potwierdzi nasz wyrok, bądź go zmieni. Także tak jakby to nie jest, no, koniec nawet jest powiedziane, że proces ten, ten kościelny nigdy nie jest do końca zamknięty. Bo jest stwierdzona ważność bądź nieważność, ale jeśli ktoś się nie zgadza z tym, na przykład za 10 lat, jak się okaże, że jest jakiś dokument, który na przykład wypłynął zupełnie niespodziewanie i który mógłby zmienić decyzję takiego sądu, to jest nadal możliwość, że tak jakby otworzy się ten proces do ponownego procesu przewodu sądowego. Ale to są bardzo rzadko jednak spotykane momenty. Generalnie chodzi o to, że no, nie można się poddawać, jeśli ktoś naprawdę wierzy głęboko, że to małżeństwo było ważne bądź nieważne. Ale suma summarum, jeśli sąd wyda taką, a nie idą decyzję, no to... To trzeba bardzo w sumieniu zbadać, czy rzeczywiście może sąd ma rację. Jeśli nie, to tak jak powtarzam, nie, nie można nikomu zabronić swojej opinii i prawo do apelacji jest. Nieraz w duszpasterskim naszym posługiwaniu no, dochodzi do takich sytuacji, że ktoś no, był młody, zawarł sakrament małżeństwa, no już pomijając, czy było ono ważnie zawarte, czy nie, no jakoś nie ma, powiedzmy, odwagi, żeby do Sądu Biskupiego iść, albo tamta druga strona, która może w Polsce pozostała, jakoś nie zależy jej na tym, żeby sprawę skierować do Trybunału Kościelnego. No żyje w powtórnym związku, może już nawet wiele, wiele lat. I sam osobiście miałem taki przypadek, że osoba żyła samotnie, bo jej konkubent zmarł. No i już nie potrafiła sobie dać rady z różnymi problemami i wtedy nieśmiało przyszła zapytać się, czy może porozmawiać, może się wyspowiadać. Wie, że nie otrzyma rozgrzeszenia, bo żyła z osobą w niesakramentalnym związku. No okazało się, że może otrzymać, bo już jest osobą samotną, żyje bez żadnego... Konkubinatu. A więc takie sytuacje się zdarzają i myślę, że też warto właśnie uczulać, że chociaż osoby może starsze żyją w tak zwanych białych małżeństwach, bo nie dochodzi między nimi do współżycia, nie spowiadają się, bo są święcie przekonani, że to jest konkubinat i sprawa zamknięta. I jak najbardziej, ja zawsze podkreślam, że, że no warto próbować, zawsze, po pierwsze, to jest prawo każdego wiernego, żeby wyjaśnić swój status w kościele. Bo dokładnie na tym polega tak naprawdę proces jest swego rodzaju pytaniem, czy moje małżeństwo było zawarte ważnie, czy nie. I sądzę, że ktokolwiek żyje właśnie czy w związku niesakramentalnym, czy w jakimś cywilnym e, małżeństwie, a bardzo pragnie e, jednak jedności z Kościołem i przede wszystkim, tak jak mówię, no, najważniejsze rzeczy, czyli sakramentów, a przede wszystkim Eucharystii, to ja bardzo zachęcam do tego zawsze każdego, żeby przynajmniej zaczął. Ja często podkreślam, że nawet gdybym miał problem z sercem i miałbym iść do, do szpitala, nie muszę znać się na wszystkim. Nie muszę być kardiologiem, nie, nie muszę być chirurgiem. Tak jakby oddaję swoją sprawę w ręce kompetentnej osoby. Podobnej byłoby tutaj. Jeżeli ktoś bardzo pragnie jedności z kościołem, to naprawdę warto przyjść do kościoła, w tym przypadku do sądu biskupiego, i dosłownie oddać to w ręce, w ręce sądu. Jeśli rzeczywiście to małżeństwo było zawarte nieważnie, to jak wspomniałem na początku, ja mam moralny obowiązek to stwierdzić. Jeśli nie, to sąd też to stwierdzi, powie to małżeństwo było zawarte ważnie. Także dosłownie, przenośnie osoba nie ma nic do stracenia oprócz tego, że będzie wiedziała w tą albo w tą stronę, jaki jest jej status w Kościele. I jeśli się okaże, że rzeczywiście to małżeństwo ma podstawy do tego, żeby być stwierdzone nieważne od początku, to skutki moim zdaniem są błogosławione, bo jest jedność z kościołem, są te sakramenty, i nie ma tego poczucia, że jestem odrzucony. Ze wspólnoty Kościoła, tylko dlatego, że dosłownie życie mi się nie udało. Także my wszyscy jesteśmy poranieni, wszyscy jesteśmy słabi, grzeszni i niektórym się naprawdę nie udaje życie. Ale to nie znaczy, że to życie jest skończone. Trzeba próbować to odbudować z pomocą Bożą, z mądrością Bożą i z tą właśnie miłosierdziem, że jeżeli no, trzeba coś zrobić, trzeba przyjść do tego Jezusa, poprosić go o pomoc. No bo często było tak, że Pan Jezus znajdował ludzi na, na drodze. Idąc gdzieś tam, natomiast często było tak, że to ludzie go szukali, ludzie krzyczeli, wołali o, o jego pomoc. I sądzę, że na tym to też polega. Przyjść do tego sądu, poprosić o, o pomoc, w sensie nie tyle, żeby dostać to stwierdzenie ważności. Pomoc ma polegać na tym, że proszę pomóc mi zrozumieć moje życie. Proszę zobaczyć, czy moje małżeństwo było zawarte ważnie, czy nie. Jeśli tak, jeśli było zawarte nieważnie, to to będzie wspaniały dar od Pana Boga, tego miłosierdzia i tylko pojednań z Kościołem. Czy w przypadku właśnie takich roztarek duchowych, takich pytań, które się pojawiają, czy ważnie było zawarte to małżeństwo poprzednie, czy nie, a człowiek żyje w konkubinacie, od razu do Trybunału, czy też... Yy... Wcześniej porozmawiać z duszpasterzem czy kapłanem, którego, do którego ma się jakieś zaufanie, może tak? Bo nieraz człowiek czuje, że a, ten kapłan, proboszcz czy, czy mój duszpasterz jakby sprawia y, taki dystans. Chyba mu nie powiem, albo może już od razu sobie wyobraża, co on mu może odpowiedzieć na jego problemy. Właśnie, czy od razu do trybunału, czy, czy rozmowa wcześniej z duszpasterzem? To powiedziałem, że zależy. Jeśli ktoś na tyle jest śmiały i chce od razu bezpośrednio do źródła się zwrócić, to można jak najbardziej dzwonić do, do sądu. Natomiast sądzę, to jest trafna uwaga, o której cię wspomniał. Tak jakby zacząć y, troszkę niżej, na przykład ja bym sugerował spowiednika. Y, idąc do, do, czy do spowiedzi, no wprawdzie nie można uzyskać tego rozgrzeszenia, natomiast spowiedź można odbyć, żeby tak jakby poprosić o błogosławieństwo, zrzucić te grzechy. I tam na przykład zapytać księdza, to, co można zrobić. Absolutnie dobrym, dobrym źródłem informacji powinien być proboszcz, ksiądz proboszcz. I, I tam chyba trzeba też zacząć, tak jakby na spokojnie, bez emocji często i, i tak jak w takiej atmosferze trochę prywatności, porozmawiać właśnie z księdzem. I, I ja sądzę, że doradzi taki ksiądz właśnie, na czym to polega ten proces, nawet gdzie się udać, czy, czy do sądów w Polsce, czy tutaj. Także to jest bardzo dobre podejście, żeby, tak jak ja często mówię, na początku proszę się pomodlić. Niczego nie powinniśmy zaczynać, bez modlitwy, niczego. Więc jeżeli ktoś się pomodli i czuje w sercu potrzebę pojednania się z kościołem wyjaśnienia swojej sytuacji, to uda się do księdza porozmawiać, i ja sądzę, że dalej raz, że ksiądz pokieruje, a jeśli nie, no to oczywiście można iść dalej do sądu. I jak ja też często podkreślam, no to przynajmniej staramy się, żeby to był ludzki taki, taki urząd e, e, sądu że to nie jest e, coś bardzo takiego wyidealizowanego gdzieś daleko e, w chmurach tylko to jest coś, co, co ma służyć ludziom. Także można się zwrócić do sądu i, i podejrzewam, że w każdym sądzie są ludzie, którzy chcą się zatroszczyć o, o, o dobry, sprawiedliwy, słuszny proces. No tutaj Pan już zasugerował pewną rzecz, właśnie spowiedź dla tych osób, czy rozmowę z kapłanem, prośbę o błogosławieństwo, nie o rozgrzeszenie, jeśli ktoś widzi, że się nie kwalifikuje do tego, bo w drugim związku, tak jak w małżeństwie żyje. Ale nieraz właśnie, i tutaj chyba też to musi wybrzmieć w tym naszym całym programie, kiedy mówimy o Bożym Miłosierdziu, które wraz z zakończeniem roku, Miłosierdzia się nie kończy, wręcz przeciwnie. Pan Bóg zawsze jest nieskończenie miłosierny, czeka na każdego człowieka. Że te osoby, które, no, którym się życie nie ułożyło, jak najbardziej powinny jeszcze chyba więcej się modlić i do kościoła uczęszczać, chociaż z Eucharystii nie mogą w pełni skorzystać, do Komunii Świętej przystąpić, żeby Pan Bóg przez Ducha Świętego dał to światło. I żeby mądre decyzje podjęli. Jak najbardziej. Sądzę, że nigdy nie można się zrażać y, tym, że no, ma się trochę nie, niepukładane życie, że coś nam się nie powiodło. No To jest no, proza naszego życia i też dramat czasami, no, ale naprawdę ja bardzo boleję nad tym, jak często ludzie sądzą, że tylko dlatego, że jest y, rozwód, to ja już jestem wykluczony w ogóle z kościoła, nawet nie powinien do kościoła chodzić. A, a to nie jest tak, bo to jest wręcz odwrotnie. To Pan Bóg tym bardziej tych ludzi. Pragnie do siebie przyjąć, przytulić i, i uzdrowić. Także trzeba chodzić do kościoła. Jak bardzo ojciec dobrze powiedział, trzeba iść do spowiedzi, mimo tego, że nie dostaje się rozgrzeszenia. Natomiast trzeba szukać mądrych, doświadczonych, yy, dobrych księży, którzy wiedzą, na czym polega właśnie yy, taka sytuacja osoby, która nie może uzyskać rozgrzeszenia. Natomiast powinna te, te grzechy, ten ciężar, Jakiś ból, zrzucić w spowiedzi i dostać to błogosławieństwo. I też mm, sądzę, że na tym to polega całe, tak jak ojciec wspomniał, miłosierdzie, że nie można też troszkę samemu się odcinać od Pana Boga i zakładać, że Pan Bóg jest niedobry, że moje życie jest już, jest już przegrane. Także trzeba szukać i moim zdaniem nigdy nie przestawać ufać w to, że, że Pan Bóg jest dobry, po prostu jest dobry. I e, jeżeli prawda pokaże, że, że małżeństwo było nieważne, to, to Pan Bóg trochę tak jak w tej przypowieści z tym. Mm, syna marnotrawy, naprawdę chce nas przytulić i, i wydać ucztę, i nas błogosławić. Także nigdy nie odchodzić od Kościoła, wręcz przeciwnie. Im bardziej czuje się człowiek poraniony i niegodny, tym bardziej, jak nawet mówił Jezus do siostry Faustyny, jest, jest godzien tego, że przyjść i bliżej Pana Boga. Nieraz słyszymy, że te osoby, które, na którym się życie nie udało, szczególnie małżeństwo, bardzo jakoś tak dramatycznie, no może to nie jest najlepsze słowo, ale z taką pewną traumą przeżywają święta Bożego Narodzenia, bo to są właśnie te święta rodzinne. No każde święta dobrze jest przeżywać w łączności w komunii z Bogiem, no nieraz się nie da, no ale dwa tygodnie do świątyń i myślę, że to jest okazja yy, i może taka podpowiedź, żeby rekolekcje, które będą, w, yy, czy są w parafiach adwentowe, właśnie Postarać się przeżyć w tym roku tak, jakby się było pełnym y, członkiem Kościoła. A na pewno to wiele może zmienić. No to, to Trzeba to przeżywać właśnie w sercu, że jeżeli człowiek y, ufa, że Pan Bóg jest dobry, to go przygarnie w, każdej, w każdym momencie jego życia. Także sądzę, że święta też są takim. Bardzo dobrze ci powiedział, przeżyć to właśnie w takiej atmosferze no, trochę zadumania i modlitwy i, i, i starania się szukania Pana Boga wszędzie. A, a Pan Bóg nas tym bardziej znajdzie. Jeśli, jeśli szukamy Boga, to on da się znaleźć. Także na pewno warto tak jakby ten okres też świąt przeżyć. Um, może tak bardziej, żeby refleksji mieć nad tym, co się dzieje tu i teraz w moim życiu. To, co było, rzeczywiście może było bolesne, może się nie udało, ale co chcemy zrobić z sobą na przyszłość? Przychodzi ten Bóg jako ten, ten słaby, mały człowiek, ale on jest rzeczywiście wszechmocny. I co będzie, zamiast robić sobie postanowienia na, na nowy rok, że będę więcej ćwiczył, czy mniej czekolady jadł, to może zrobić takie postanowienie, że może troszkę usprzątam, wysprzątam swój, swój dom tam gdzieś głęboko w sercu. I może warto w tym kierunku iść, żeby tak jakby Bóg bardziej prowadził, przychodząc do nas dosłownie. On, on da się znajdować, da się, da się znaleźć. <laughs> sądzę, że Bóg właśnie chce, aby go znaleźć, żeby, żeby go szukać i on da się znaleźć. Także sądzę, że warto w tym kierunku iść, żeby no, to, to, to postanowienie noworoczne, żeby było. Na tej zasadzie, że spróbuję coś z swoim uczniem zrobić na przyszłość. Panie Rafale, bardzo dziękuję za wizytę w studio, za te refleksje. Można powiedzieć takie podpowiedzi duchowe w tym zakończonym roku miłosierdzia, ale jak podkreśliliśmy się niekończ w niekończącym się Bożym miłosierdziu. Bóg zapłacił. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam Chicago gościliśmy pana Rafała Frąckiewicza, który jest sędzią Trybunału Kościelnego w Archidiecezji Chicago. Ja z Państwem się żegnam życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.